Jesteśmy właśnie na rynku głównym w Krakowie, na płycie rynku głównego, na scenie głównej Sylwestra w Krakowie 2019 i potwierdzamy, tak, jesteśmy na ostatniej prostej przygotowania do dzisiejszego wieczoru, prawie są zakończone. Za chwilę na tej scenie pojawią się artyści, będziemy próbować wszystkie efekty sceniczne, światła, nagłośnienie, tak żeby być gotowy na godzinę 21, bo właśnie o 21 wystąpi tutaj Jan Rapowanie, projekt Albo Inaczej, czyli Krystyna Prońko, Andrzej Dąbrowski, Ten Typ Mes, Tetris, Ralf Kamiński, Piotr Zioła, Paulina Przybysz, potem wspólne odliczanie do północy i tuż po północy ostatni koncert zespołu The Dumplings w tym właśnie składzie, duetu The Dumplings. Trochę się cieszymy i trochę żałujemy, bo to ostatni koncert, ale najważniejszy, bo właśnie tutaj w sercu Krakowa, na rynku głównym w Krakowie. Jak co roku podkreślamy, że podczas imprezy sylwestrowej najważniejsze jest bezpieczeństwo, w związku z tym przypominamy, że na teren rynku głównego, na Sylwestra w Krakowie nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych, petard oraz alkoholi i innego rodzaju napojów. Wszystkie osoby, które będą posiadały takie przedmioty, niestety będą musiały pozostawić te przedmioty przed wejściem na teren imprezy masowej. A jeśli chodzi o wejścia, to przypominamy, że w tym roku na teren imprezy, na teren Sylwestra można wejść od strony ulicy Brackiej, Grodzkiej, Wiślnej oraz Anny. Natomiast bramki, które pozwolą wejść właśnie tutaj na płytę rynku głównego, znajdują się od strony ulicy Wiślnej oraz Brackiej. Przypominamy także, że wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia z imprezy znajdują się po drugiej stronie sceny, czyli od strony ulicy Szewskiej, Sławkowskiej oraz ulicy Świętego Jana. Co roku staramy się, żeby Sylwester w Krakowie był jak najbardziej dostępny dla wszystkich. W tym roku właśnie tutaj na Krzyżu Sukiennic znajduje się podest dla osób niepełnosprawnych i dla osób z dysfunkcjami ruchu, które dzięki temu, że ten podest jest nieco podwyższony, komfortowo będą mogły oglądać i widzieć to wszystko, co dzieje się na scenie. Natomiast w tym roku pomyśleliśmy także o osobach niedowidzących, niedosłyszących, stąd też tutaj na terenie rynku głównego zamontowana została pętla indukcyjna oraz będzie tutaj tłumacz z języka migowego. Pozostałe lokalizacje Sylwestra w Krakowie, czyli Sylwester w Nowej Hucie przy Alei Róż oraz Sylwester na Rynku Podgórskim również będą dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Tam przygotowano specjalne podjazdy, najazdy, natomiast częściowo też teren został wypłaszczony, tak żeby każdy faktycznie mógł przyjść na Sylwestra w Krakowie. Życzymy wszystkiego dobrego i pamiętajcie, ubierzcie się ciepło, bo dzisiaj w Krakowie jest dosyć chłodno.